Jana. U pani Szada. Nauki tajemne. O stroju, Mamieniu serc i środkach potęgujących moc miłości. Jeżeli ktoś dzięki używanym dotychczas środkom nie osiągnął swego celu, ani nie zdobył przedmiotu pożądań swoich, może się uciec ku innym sposobom, które pozwolą mu rychlej pozyskać serce upragnionej osoby. Najbardziej naturalnymi środkami potem, aby wzrokowi ludzkiemu stać się wystarczająco przyjemnym, jest piękność, świeżość, czarujący wygląd zewnętrzny i tym podobne przymioty. Bywają jednakże mężczyźni i kobiety, którym te naturalne zalety niezupełnie wygadzają i ci właśnie uciekają się do sztuki. Poniżej następuje kilka recept, które mogą być pożyteczne. Maść sporządzona z emontaną coronaria costus, speciosus lub arabicus i flacourtia catafracta. Proszek z wymienionych roślin umieszcza się nad knotem lampy olejnej, pozwalając płomieniowi wystrzelać wysoko, uzyskuje się sadze, które służą do malowania brwi. Środek w ten sposób sporządzony i użyty daje osobie, która się nim posługuje czarowną moc, stania się niezwykle przyjemną dla wzroku obserwatorów. Olej z sezamu złoty i liści inwea. Rozsmarowany po całym ciele wywołuje podobny skutek. Czarny barwnik wydobyty z tychże roślin działa również podobnie. Jeśli się jada proszek z rośliny Nelumbium speciosum z niebieskiego lotosa i z mesła roxburghi, zmieszany z roztopionym masłem lub miodem, tedy drugiemu człowiekowi podobać się będzie zdolny. Powyższe substancje z niewielkim dodatkiem tabernacula coronaria i xanthochymus pittorius używane jako maść lub balsam. Dają podobny rezultat. Noszona na prawej ręce kość pawia lub hyeny, oprawna w złoto, zapewnia powodzenie u płci odmiennej. Podobny skutek wywiera, lecz w stopniu nieco wyższym naszyjnik z osobliwego gatunku muszelek sporządzony. Musi jednakże przedtem otrzymać pewnego rodzaju uświęcenia, bądź to przy pomocy zaklęć, które znajdują się między wersetami Adharwavedy lub też przez sekretne zabiegi mędrców biegłych w kunszcie magii. Niewolnice, która do wieku dojrzałości przyjdzie winien jej pan lub dozorca od innych odosobnić i umieścić w trudno dostępnym miejscu. Właśnie przez to, że trudno się będzie do niej zbliżyć, zapałają namiętną i gwałtowną rządzą mężczyźni do tej właśnie dziewczyny i dzięki temu wybierze sobie dowolnie tego z się, który jej bogactwo i szczęście zapewni. Takie są środki po temu, aby wartość pewnej osoby w stosunku do innych znacznie podnieść. Kiedy córka kurtyzany osiąga wiek dziewiczy, sprasza jej matka wielką liczbę młodych ludzi, którzy co do wieku i co do innych względów córce odpowiadają i ogłasza, że temu z nich córkę odda, który jej podarunki takie lub takie, ściśle zresztą oznaczone, złoży. Po ogłoszeniu tego i po możliwie dokładnym naocznym przekonaniu sproszonej młodzieży o najintymniejszych duchowych i cielesnych zaletach córki, matka kurtyzana zamyka ją w ścisłym odosobnieniu, uniemożliwiając jej kontakt ze światem. Oddają ją dopiero temu stęsknionemu i pożądającemu mężczyźnie, który dostarczy jej wszystkie wymagane dary. Albo pozostawiając córkę na wolności, ułatwia jej nawiązanie stosunku miłosnego z bogatym młodzieńcem. Udając jakoby nie dostrzegła i spokojnie dopuszcza do porwania lub potajemnych zaślubin córki. Kiedy małżeństwo stanie się faktem dokonanym robi gwałt, że dopuszczono się karygodnego oszustwa grozi skutkami i dopiero po długich pertraktacjach, przejednana bogatymi darami daje swoje przyzwolenie. Młoda córka kurtyzany, będąca jeszcze dziewicą, skoro chce działać na własną rękę, winna rozpocząć od tego, aby synowie bogatej rodziny, której nieznany jest proceder uprawiany przez matkę, ułatwiać możliwie najczęstsze schadzki w ustronnych i romantycznych miejscach. Następnie musi uprosić matkę przy pomocy pośredników, przyjaciół i służby, aby dała swe przywolenie na połączenie się z tym człowiekiem, do którego serce z wzajemnością przylgnęło. Skoro córka kurtyzany w ten sposób zwiąże się z jednym człowiekiem, winna przy jego boku przynajmniej rok tak pędzić żywot, jak gdyby była jego legalną, wierną i uległą małżonką. Jednak po upływie roku może urządzić sobie życie, jak się jej najlepiej podoba i nie będzie wzdragała się przyjmować zaprosin innych obcych mężczyzn. Przybywać do nich będzie na moment, a przepędzi z nimi noc całą. Tak postępować będzie kurtyzana która pragnie ponętności w oczach mężczyzn nabrać i być przez nich ustawicznie pożądaną. Sieka się młode pędy wajrasnuchi na drobne kąski, zanurza się w mieszaninie czerwonego arzeniku i siarki i przesusza się to siedmiokroć. Jeżeli tą drakwią, która winna być miodem zaprawiona, członki dobrze namaści, tak owłada się kobietę, że w krótkim czasie można ją posiadać, całkiem wedle woli. Lub zapala się nocą młode pędy tej rośliny. Jeżeli miesiąc prześwieca przez dym złociście, można być pewnym powodzenia u każdej niewiasty. Lub proszkiem z wspomnianej rośliny, do którego nieco małpiego łajna dodać należy, rzuca się na dziewczynę, która jest jeszcze dziewicą. Dziewczyna ta nie ulegnie innemu. Nie wybierze za męża innego, tylko tego mężczyznę, który jej te czary nadał. Macza się kość wielbłądzią w soku rośliny Eclipta prostrata, następnie pali się ją i uzyskany w ten sposób czarny popiół przechowuje się w małym naczyniu, które również z wielbłądziej kości musi być wykonane. Gdy tą mieszaniną z dodatkiem antymonu pomaluje się brwi, przy pomocy pałeczki także z kości wielbłądziej, wtedy można bez trudu swą wolę na innych ludziach wywierać. Kości sępa i sokoła mają tąż właściwość. Te są sposoby, którymi owłada się czyjąś wolę. Teraz następują środki, używane do spotęgowania sił miłosnych. Mężczyzna osiąga moc seksualną, pijąc mleko zaprawione cukrem, korzeniem móc osobliwym pieprzem zwanym haba i sokiem słodkiego drzewa. Ocukrzone mleko, w którym wygotowano jądra tryka lub kozła podobnie działa. Tą samą wartość posiada sok rośliny Hedysarum gangeticum, rośliny ili lub krzyrika, soki te muszą być również mlekiem zaprawione. Podobny będzie skutek, nasion długiego pieprzu z nasionami Sanseviera roxburghiana i Hedysarum gangeticum zmiażdżonych i podanych w mleku. Starzy autorowie twierdzą, mężczyzna, który pije pewien syrop, zgotowany na wolnym ogniu, z najróżniejszych roślinnych ingrediencji. Może zaspokoić nieprawdopodobnie wielką ilość kobiet. Do tego celu należy użyć Nasiona i korzenie rośliny trapa Bispinosa, krzyrika, toskańskiego jaśminu, słodkiego drzewa oraz szczególnej cebuli, zwanej krzirakaka. To wszystko po sproszkowaniu, zgotować w mleku i maśle, tak sporządzony balsam, uchodzi za środek działający niezawodnie. Tak samo działa mieszanina ryżu i jaj w rublich także na mleku i maśle gotowana. Jeżeli pije się niezbędną ilość, osiąga się cel w podobnym stopniu. Również wielkiej ilości kobiet wygodzić będzie w stanie mężczyzna, który pije miksturę na mleku i maśle, w której ziarnka nasiona sezamu, jaja w ruble i owoce trapa bispinosa oraz krzyrika są zgotowane i zaprawione mączką zbożową. Miesza się roztopione masło. Cukier i słodkie drzewo w pewnej ilości, sok z kopru włoskiego i mleko. Ta nektarowi podobna mikstura ma niezrównaną wartość krzepienia zarówno sił seksualnych jak i ogólnego stanu zdrowia. Opowiadają o niej, że przedłuża życie ludzkie. Ponadto smak ma nadzwyczaj przyjemny. Wiosną należy pić syrop paragus stracemosus z rośliny Asteracanthalongifolia z długiego pieprzu słodkiego drzewa miodu, mleka i masła sporządzone. Pomocny jest także odwar z paragus racemosus asteracanthalongifolia, halongifolia, zmiażdżonych owoców gmelina arborea. Można wiosną pić również tylko roztopione i ostudzone masło. Jest to ono wysoce zdrowe, krzepiące i niektórzy chwalą ten napój jako bardzo smakowity. Miesza się w równych ilościach nasiona rośliny asteracanthalongifolia, kwitnący jęczmień i każdego poranku zaraz po przebudzeniu spożywać po małej dozie. Ten środek także wzmacnia potencję seksualną. Kilka starych wersetów o tych właśnie rzeczach, sposobów, którymi wzbudza się miłość, można nauczyć się zwet, z medycyny praktycznej, od osób zajmujących się magią, wreszcie od rodziców i bliskich przyjaciół. Nie należy używać środków wątpliwych, szkodliwych dla zdrowia, uzyskanych przez śmierć istoty żywych lub wprowadzających człowieka w związek z przedmiotami, które się uważa za nieczyste. Środki, których używać się godzi, muszą być zdrowe, skuteczne oraz polecone przez brachminę i ich przyjaciół. W końcu podaje się jeszcze kilka recept i zabiegów. Kobieta namaszczona proszkiem roślin Neuforbia Antiquorum i Boerhavia Procumbeus, zaprawionym małpiem łajnem i wszelkimi korzeniami, nigdy nie będzie kochała innego mężczyzny. Mężczyznę opuszcza natychmiast rządza, skoro tylko dotknie się niewiasty wysmarowanej mieszaniną ruta greveoleus, weronia antelmitkica i kwasem mrówczanym. Podobnie dzieje się przy zetknięciu z niewiastą, która wzięła kąpiel w rozcieńczonym owczem mleku, w którym znajdowały się zmiażdżone biedronki i mrówki. Maść z Nuclea Cadamba, spondias magnita i t. D. Sprawia, że kobieta namaszczona nią. Traci natychmiast wszelką ponętność w oczach męża. Działanie to występuje również jeżeli kobieta ozdobi się wieńcem z tych ziół. Maść z owoców halongifolia sprawia to, że członki niewieście ścieśniają się i zmniejszają w ciągu jednej nocy. Jest to środek bardzo często i chętnie używany przez wadawa. Inna maść z innych ziół sporządzona ma własność przydatną dla szczupłej i drobnej kobiety, mgi. Istnieją także rośliny, które odpowiednio przyrządzone powodują siwiznę, inne przyspieszają wzrost włosów, dzięki zaś innym można przywrócić zarost wyłysiałej głowie. Kobieta, która rzuci wzrokiem na mężczyznę grającego na piszczałce wysmarowanej odwarami ziół salwinia cuculata, costus preciosus, taberna emontana, montana it. P. będzie temu mężczyźnie powolna. Rzucając w wodę olej z popiołem jakiegokolwiek zioła, wyjąwszy ziele kusza, nadajemy tejże wodzie barwę mleka. Naczynia żelaznej można w miedziane zmienić nacierając je odwarami ziół, schrawana, panicum i talicum, terminalia hebura i spondias magnitera. Pijąc mleko białej krowy, która ma białe ciele, osiągnie się w przyszłości sławę i długi żywot. Błogosławieństwa brachminów mają tenże skutek. Dysertacja nad uściskiem. Ta część kama szastry, która traktuje o zespoleniu płciowym, nazywa się kunsztem 64 albo catuch szaszki. Prawdopodobnie dlatego, że składa się z 64 rozdziałów. Uczniowie Babhravia twierdzą, że wspomniana część kama szastry zawiera tylko 8 rozdziałów traktujących kolejno: 1 o uściskach, 2 o pocałunku, 3 o ukuciach, 4. O kąsaniu pięć. O zespoleniu sześć. O fonetyce miłosnej siedem. Coitus inversus osiem auparisza Każdy zaś z tych ośmiu zasadniczych rozdziałów rozpada się na ośm podrozdziałów, co łącznie daje sześćdziesiąt cztery możliwości kombinacyjnych. Stąd właśnie pochodzi ta nazwa shashti. do wyżej wymienionych ośmiu grup. Dochodzi dalsze 8. jeden. Uderzenia. 2. Nawoływania. 3. Akcja męska przy zespoleniu. 4. Rodzaje zespolenia i te. d. Odnośnie nazwy kunszt 64 można także przypuścić, że powstała tylko wskutek przysłowiowego sposobu mówienia. Tak, na przykład, pewne drzewo nazywa się szaptaparna siedmiolistne, lub owoce ryżu pansawarna pięciobarwny. Jakkolwiek nie jest to zupełnie zgodne z ilością liści na drzewie lub mnogością barfryżu, ryżu. Tak uczy Watsyajana. Pomijając dyskusję nad tym, jak z tą nazwą w rzeczywistości było, przechodzimy do centu szasti mianowicie do punktu pierwszego, traktującego o uściskach. Obejmowanie się, daje upust obustronnej miłości osobnikom odmiennej płci. Rozróżniamy cztery zasadnicze rodzaje obejmowania się. Jeden. Zetknięcie. 2. Nacisk. 3. Ocieranie się. 4. Tłoczenie. Sposób wykonania jest widoczny z określenia. 1. Mężczyzna pod jakimkolwiek pozorem zbliża się do kobiety w ten sposób, aby nastąpiło zetknięcie się obu istot. 2. Kobieta przegina się w ten sposób, że siedzący lub stojący obok mężczyzna poczuje na własnym ciele nacisk jej piersi i poddaje się ich czarowi. Oba powyższe wypadki mają miejsce najczęściej, gdy oboje nie znają się jeszcze wzajemnie. 3. Dwoje kochanków idąc w ciemnościach w pustkowiu, lub w gęstem zbiegowisku, ociera się w takt kroków o siebie. 4. Jedno całym ciałem przytłacza swego towarzysza do muru. Oba ostatnie uściski mają miejsce wówczas, gdy myśli i pragnienia są obustronnie znane i wyjawione. Momentowi zespolenia właściwe są cztery odmiany objęć w ruchu. 1. Jatawestitaka, oplodliany. 2. Wrikszat ruthaka, wspinanie się na żerć bambusa. 3. Tilatandulaka, sezamirysz. 4. Krziraniraka, woda i mleko. westitaka. Kobieta oplata sobą kochanka, jak liana drzewo, i przyciągając jego głowę rozchyla usta do pocałunku. Rudhaka. Wspierając się nóżką o stopę mężczyzny i otaczając go jednym ramieniem, manipuluje całym korpusem tak, jakby chciała formalnie wspiąć się na niego i zanieść mu do ust gorący pocałunek. Oba te rodzaje objęć możliwe są tylko w pozycji stojącej i przy pokaźnym wzroście mężczyzny. TILATANDULAKA Kochankowie spoczywają zwierając się silnie ze sobą. Zaślepieni bolesną rozkoszą szału, nacierają na siebie, pragnąc wniknąć w siebie fizycznie i stopić się w jedną całość. Oba ostatnie uściski są wynikiem zenitu napięcia szału. Te są uściski w liczbie osiem sklasyfikowane przez babchrawia. Suwarna napcha cytuje jeszcze cztery, odnoszące się do poszczególnych członków ciała: jeden uścisk dwa uściski jakhana, trzy uścisk piersi. 4. Uścisk czoła. Nazwy mówią za siebie jeden. Według niektórych uczonych w piśmie, do kategorii uścisków zaliczany został także i masaż ponieważ wywołuje ruch całego korpusu. Sprzeciwia się temu Wacajana, twierdząc, że masaż stosowany jest w innych okolicznościach i czasie, oraz w odmiennym celu, wobec czego do kategorii tej nie może być zaliczony. Wszelkie. Nawet tu nieopisane rodzaje mogą być stosowane, pod warunkiem, że przyczyniają się do spotęgowania namiętności. Przepisy kama sutry stawiają sobie za cel wywołanie podniecenia choćby w mniejszym stopniu, wiedząc, że wprawione w ruch koło szaleństwa odnajdzie drogę do całego szeregu nieopisanych rozkoszy. O pocałunku. Pocałunek i uścisk nie znają ścisłych ograniczeń w czasie. Te kwestie zawsze są aktualne. Natomiast nawoływania, dźwięki i razy miłosne są nierozłącznemu akcesoriami zespoleń. Namiętność nie zna terminów ni ordynku, uczy jana, Uzewnętrznia się znagła i spontanicznie. Najtwardszy nakaz nawet, nic nie wskóra. Pierwiastek rozkoszy leży w pocałunku. W nim spoczywa początek współżycia dwojga płci. Jest to on dla nich wstępnym motywem rozkoszy. Całować można, jeden. Włosy i skronie, dwa. Kark i policzki, trzy. Oczy i wargi. Mieszkańcy Latcha całują ponadto i inne części korpusu. Wyborem miejsca kieruje tradycja i lokalny obyczaj, a nade wszystko miłosna tkliwość i uniesienie. Trzy będą pocałunki aktualne dla dziewic, jeden. Wstrzemięźliwy, dwa. Kuszący, trzy. Pieszczota synogarlicy, pierwszy. To lekkie muśnięcie chłodnych warg kobiecych. Drugi to wstydliwe rozchylenie dziewczęcych ust i rozmyślne drżenie jej warg pod pieczęcią męskiego naporu. Trzeci jej ręce ów nie leżą w dłoniach partera, usta na ustach, język poddany lekkiej, wzajemnej pieszczocie. Według zaś innych pisarzy byłyby cztery odmiany: jeden właściwy, dwa nachylony, trzy zbłąkany, cztery płomienny. Wargi na wargach, to jest właściwy. Kochankowie nachylają ku sobie głowy i całują się w tej postawie, to jest nachylony. Głowa ujęta znagła za podbródek, pocałunki szybko rzucane na oślep, to są całusy zbłąkane. Wargi silnie do siebie przywarte, sące pod silnym naporem, to pocałunek płomienny. Jest jeszcze piąty sposób całowania, ujmuje się wargi dwoma palcami. Całuje się wydłużonymi w wargami, przy użyciu pomocy języka. Uprawia się także zabawę w całusy. Kto pierwszy chwyci ustami wargę partnera, ten jest zwycięzcą. Jeżeli przegra niewiasta, tedy minę zrobi płaczliwą, pogrozi palcem i odwracając się odeń, zawoła: Daj mi rewanż. Przegra powtórnie, więc podwójnie smutną się zrobi. Będzie kochanek roztargniony i drżący, tedy uchwyci jego wargi zębami. Pociągnie z lekka i wybuchnie śmiechem. Następnie tańczy, pląsa wokół niego, strzyże oczyma i pokrzykuje co jej na myśl wpadnie. Taka jest sprzeczka przy grze w pocałunki. Powyższe praktyki dobre są jedynie dla ludzi o żywych temperamentach. Pocałunek górnowargowy. On całuje jej dolną, a ona jego górną wargę. Pierścień z korala. Ona obejmuje ustami wargi w wydłużone. Pocałunek ten jest możliwy tylko z gołowąsym młodzieńcem. Walka języków. Tytuł mówi za siebie. Pocałunek bywa także czworaki zależnie od miejsca, na którem go się składa. 1. Wymierzony. 2. Odciśnięty. 3. Sący. 4. Mięki. Pieszczoty okolicznościowe są takie: wyznanie rządzy. Jest to pocałunek, którym kobieta budzi śpiącego obok kochanka. Upomnienie. Jest to pocałunek, którym kobieta zwraca uwagę na swoją obecność mężczyźnie pogrążonemu w pracy, w rozmyślaniu lub będącemu w chwilowym z nią nieporozumieniu. Wyzwanie. Pocałunek męża, który późną nocą powróciwszy do domu, całuje leżącą na żonę. Kobieta ta w tym wypadku powinna przez długą chwilę jeszcze udawać śpiącą, aby zyskać czas do namysłu i powzięcia decyzji. Dzięki temu zyska ona na wartości w jego oczach. Otwartość. Jest to całowanie odbicia kochanej osoby w zwierciadle lub w wodzie. Przerzut. Ucałowanie w obecności kochanej osoby niemowlęcia noszonego na ręku, obrazu lub posągu. Porządliwość. Mężczyzna nocą, albo w teatrze, potajemnie całuje i ściska palce u rąk i nóg, zależnie od zajmowanej pozycji. Ociera się o kobietę, lub ona gładzi jego ciało, słania się ku niemu, jak gdyby przez sen zniewolona i zdradza gotowość osunięcia się w jego ramiona. Na zakończenie werset, za każdą pieszczotę płaci się również pieszczotą, pocałunkiem za pocałunek, uderzeniem za uderzenie. Pieszczota. Paznokcie i zęby. Wybuchowi niezwykle gwałtownej namiętności towarzyszy kłucie i drapanie paznokciami najczęściej przy okazjach następujących 1 defloracja 2 daleki wyjazd 3 powrót po długiej nieobecności 4 przy pojednaniu się z gniewnym miłośnikiem 5 gdy kobieta jest podchmielona praktyki te tylko u niezwykle ognistych temperamentów miewają stałe zastosowanie sklasyfikowane są w 8 gatunków według warunków powstawania 1 dźwięczne dwa, Półksiężyc, 3. Koło, cztery, Linia, 5. Tygrysi szpon, sześć, Ogon pawi, siedem, Zajęczy skok, 8. Błękitny kwiat lotosu. Terenem tych praktyk są następujące miejsca korpusu, pachwina, szyja, pierś, wargi, jakhana, lędźwie. Suwarna napcha zaznacza, przy silnej namiętności. Wszystkie miejsca okazują się do tego rodzaju pieszczoty właściwe. Paznokcie mają być normalnie rozwinięte, tępe, schludne, niepostrzępione i niezbyt twarde. Według rozmiaru paznokci, rozróżnia się krótkie, średnie i długie drapnięcia. Długie, udzielają ręce szlachetnego wyglądu i przyciągają spojrzenie niewieście. Są one właściwe bęgalczykom. Krótkie mają charakter obronny. Służą raczej do miękkich pieszczot. Pielęgnują je mieszkańcy południa. Średnie posiadają zalety obu poprzednich. Najczęściej spotykają się u mieszkańców Maharasztra. Dźwięczne. Kobiecy podbródek, piersi, jak hana lub wargi naciska się tak delikatnie, że nie pozostaje ślad, tylko włoski wydają delikatny trzask. Tedy dźwięk stąd powstający uziela nazwy tej pieszczocie. Bardzo często używana bywa celem wywołania przestrachu u niedoświadczonych dziewcząt. Półksiężyce. Półkoliste szereg śladów ukłucia paznokciami naszej lub piersi. Koła. Ten sam ślad, odciśnięty podwójnie z zachowaniem symetrii. W okolicach przepony, lędźwi i jakhana. Linia. Określa ją nazwa. Linia nie może być zbytnio długą. Szpąte grysi. Jest to linia półkolista sięgająca sutek piersiowych. Ogon pawi. Wachlarzowaty ślad pięciu paznokci na piersi. Zajęczy skok. Jest to odcisk pięciu paznokci wokół brodawki piersiowej. Kwiat niebieskiego lotosu. Zadrapnięcie na piersiach lub biodrach mająca kształt korony tego kwiecia. Ponadto ślad odciśnięty paznokciem na krawędzi jakhana. Tworzy znak wspomnień. Tyle uczy Kama Sutra o drapaniu i kłóciu. Jednakże oprócz wyżej opisanych może istnieć nieograniczona ilość tych wzorów. Im szerzej ta praktyka rozprzestrzenia się wśród ludu, tym więcej wzrastać może mnogość pomysłów. Taki jest najzgodniejszy pogląd różnorakich badaczy pisma. Podobnie jak niezliczoną jest ilość fas i odmian miłości, tak liczną być może ilość jej akcesoriów. Nie istnieje człowiek zdolny do określenia tej różnolitości, gdyż to przekracza zasięg możliwości ludzkich. Vatsyaja nauczy, że miłość z samej natury swej wymaga odmiany i urozmaicenia, gdyż różnopostaciowość ją odradza i otacza wiekujście świeżym powabem. W ten sposób broni się przed spowszednieniem, co byłoby katastrofą i grobem gatunku ludzkiego. I dlatego Kama Sutra zaleca wiernym szukanie odmian i urozmaiczeń. Pociąg do poszukiwań miłosnych odkryć uważa za normalny objaw wypływający z charakteru człowieka. Odmiany bowiem szuka człowiek w każdym kunszcie, rozrywkach i powszednich zajęciach. Jednakże, uczywacja Jana, niewieście cudzej nie należy przyczyniać zadrapań. Co najwyżej można w szczególnym miejscu odcisnąć znak wspomnienia tak na pamiątkę, jak i dla spotęgowania szału. Następuje werset. Obaczy niewiasta na swem ciele ślady zadrapnięcia, choćby na pół zatarte. Tedy rozpłomienia się jej miłość na nowo. Jeżeli nie dostrzeże żadnej pamiątki po przebytej nocy upojenia, wysycha jej namiętność, podobnie jakby długi czas bez zespolenia więdła. Jeżeli przybysz z dalekich stron dojrzej dziewczynę, której piersi pokryte są śladami zadrapań, tedy rodzi się w nim miłość i szacunek do niej trzy. Także i mężczyzna, który na pewnych częściach ciała nosi ślady ukuć i zadrapnięć, nabiera powabu w oczach niewieści ich. Krótko, nie ma nic właściwszego dla spotęgowania miłości, nad ciosy paznokci. O ukąszeniu. Jak należy postępować z niewiastami pochodzącymi z różnych krain? Wszystkie miejsca ciała, które dostępne są dla pocałunków, za wyjątkiem górnej wargi, wnętrza ust i oczu, Mogą być poddawane pieszczocie zębów. Dobre zęby, muszą spełniać następujące warunki, muszą być, równomierne, błyszczące, prawidłowej wielkości, niewyszczerbione, ostre, oraz muszą posiadać normalną barwę. Dziurawe, chwiejne, niekształtne, miękkie, źle wyrośnięte, nie mają żadnej wartości. Zasadnicze rodzaje ukążeń, 1. Ukryte, 2. Obrzmiałe, 3 punkt 4 szereg punktów 5 korale i perły sześć, łańcuch sklejnotów siedem, przedarty obłok 8 jarzębina ukryty poznaje się po nadmiernym zaczerwienieniu się skóry obrzmiałe powstaje wskutek zaciskania skóry punkt powstaje wskutek nagryzania tylko dwoma zębami szereg punktów Powstaje wskutek nagryzania małej powierzchni wszystkiemu zębami. Korale i perły. Wskutek nagryzienia zębami przy jednoczesnym ucisku wargami, wargi, tworzą korale, zęby zaś, perły. Łańcuch klejnotów. Ślad ukąszenia wszystkimi zębami naraz. Przedarty obłok. Ukąszenia w nieregularnej formie. Jarzębina. Długie liczne i regularne ślady nagryzienie skóry o głębokiej ciemnoczerwonej barwie. Właściwe są dla ramion i biustu. Te dwa ostatnie ukąszenia mają miejsce u bardzo ognistych ludzi. Dla ukąszeń w twarz dozwolony jest tylko lewy policzek. Tyle uczyka Sutra o kąsaniu. A żeby wydać się miłym kobietom cudzoziemskim, należy postępować z nimi według obyczajów i tradycji ich ojczyzny. Niewiasty z krain między Gangesem i Jamuną posiadają szlachetny charakter. Cenią tylko subtelne i dyskretne zabiegi. Drapanie i kąsanie obudzą w nich wstręt do miłości. Mieszkanki Balch ulegną tylko temu, który je bije. Kobiety Sawanki oddają się niskiej rozpuście, obyczaje ich są nieczyste. Cury Maharashtra odznaczają się miłym sposobem prowadzenia rozmowy. Są szczebiotliwe, wesołe i płoche. Najczęściej posiadają wiedzę sześćdziesięciu czterech, wymagają aby do nich przemawiano w łagodny sposób. Często popadają w rozpustę. Kobiety z Patali Futra mają podobny charakter, oddają się tylko w tajemnicy. Niewiasty z Drawida są niezwykle flegmatyczne. Namiętność ogarnia je dopiero po dłuższym okresie zabiegów. Miernym temperamentem i ordynarnym obejściem wyróżniają się kobiety z warnawasa. Zakrywają swoje ciało i potrafią tylko jedno, prowadzić nieprzystojne rozmowy. Kobiety Sawantika gardzą pocałunkiem, pieszczotą i wszelkimi akcesoriami miłości. Mają pociąg do ekstrawagancji. Inaczej jest w Malawa. Te cenią wszelaką pieszczotę. Względy ich można pozyskać nawet przy pomocy bicia. Między kobietami Abhira i Pendabu znajduje się wiele zwolenniczek Aparatika obfituje w najgorętsze temperamenty. To jedno tylko w większym stopniu można stwierdzić w okolicach Latwa. Stryraja i koszala odznaczają się porządliwością. Strumieniem tryska z nich sugestywna żądza, stanowią idealny środek do ułatwienia orgazmu. Delikatnie zbudowane niewiasty z ant bują się chętnie w wszelakich orgiach szaleństwa. Kobiety z ganda są bardzo czułe i posiadają bardzo tkliwy sposób mówienia. Stosując się do zaleceń suwarna napchy należy zawsze brać pod uwagę wymienione właściwości każdej z kobiet i na tej podstawie odpowiednio postępować z nimi. Należy także i o tym pamiętać, że z biegiem czasu zmieniają się charaktery, obyczaje, stroje i rozrywki. Wskutek zapożyczeń i mieszania się sąsiednich plemion. Z wymienionych uprzednio uścisków, pocałunków i te. P. Używa się najpierw te. Które służą do wzbudzania namiętności, a następnie dopiero tej, które przeznaczone są do bezpośredniego uzyskania rozkoszy i urozmaicenia. Następuje kilka wersetów w dosłownym brzmieniu gryzie mężczyzna kobietę, tam mu odpłaca tem samym podwójnie, za punkt całym szeregiem punktów za szereg punktów przedartym obłokiem. Jeżeli jest wybitnie rozpłomieniona, poczyna z nim utarczkę miłosną, ciągnie go ku sobie za włosy. Zsie jego usta i pijana szałem poczyna go kąsać. Pokazuje jej następnego dnia ślady ciosów zadanych, śmiejąc się na ten widok. Na to ma się odwrócić z udanym donsem i niby zagniewana, pokazać na swym własnym ciele ślady jego ukąszeń. Jeżeli oboje są sobie posłuszni i oddani, tedy żar ich miłości przez sto lat się nie wypali. O łechtaniu! Westchnienia i nawoływania miłosne! Łechtanie jest jednym z uzewnętrznień miłości. Przepisane do tego są następujące miejsca barki, głowa, skóra między piersiami, plecy jakhana. Wywołuje się czworakim sposobem: 1. pchnięcie ręką, 2. rozpostartą dłonią, 3. pięścią, cztery, grzbietem dłoni. Ból wywołany Łechtaniem uzewnętrznia się w świszczących westchnieniach które sklasyfikowane są w ośm typów. 1. Dźwięk im. 2. Grzmot. 3. Szloch. 4. Dźwięk fut. 5. Dźwięk fat. 6. Dźwięk such. 7. Pomruk. 8. Nawoływania w rodzaju. Matko. Ach, dosyć. Nie. Oznaczają ból lub pochwałę. Dalej. Krzyk kukułki, turkawki, papugi, wróbla, flaminga, kaczki lub brzęczenie pszczoły. Kobieta siedząca na kolanach mężczyzny może uderzać go z lekka po plecach oraz łajać, póki go nie rozgniewa, płacząc i szlochając przytem. Należy uderzać w piersi, wpierw powoli, stopniowo zaś coraz szybciej w miarę wzrostu zapału. U zenitu akcji wydaje się im jednakże można go zastąpić innym. Mężczyzna trąca kobietę wgłębioną dłonią po głowie wydobywając dźwięk fat. Powyższa czynność będzie miała nazwę prastraka. Pod koniec dobre są tylko pomruki, szloch i grzmot. Fat naśladuje odgłos rurki bambusowej padającej na wodę. Każdy pocałunek i gwałtowniejsza pieszczota wydobywa świszczący odgłos. Kobieta, o ile nie przywykła do tych gwałtownych odruchów woła dosyć, nie, matko i p. p. Na zakończenie akcji kobieta wydaje głos strusia lub flaminga. Następują dwa wersety. Szorstkość i bezwzględność są chlubnymi męskości oznakami. Słabość, subtelność i wrażliwość to są również chlubne zalety niewiast. Zapamiętywanie się w miłosnym biciu prowadzi do nieszczęść. Przykłady. Król Pancala zabił klinem Hetereci Citrasenę. Kuntala Satakuri Satavahana uśmiercił swą królewską małżonkę Malajawati. Nawadewa przez nieostrożność i kalectwo prawej ręki, pozbawił życia pewną młodą tancerkę pchnięciami igły w oczy. Na zakończenie, kilka starych wersetów, tak więc, w streszczeniu, wiedzę o miłości skreśliłem, dokładnie według tekstów starożytnych, nie spuszczając z czegokolwiek oka. Wszystko odnośnie rozkoszy miłosnej zostało zapodane. Kto prawdziwe zasady tej wiedzy poznał, żyje według rad artha i kama, swych własnych wskazówek i doświadczeń innym udzielał. Pomyłki, które wyjątkowo tu wypisać mogłem, według obserwacji i doświadczeń troskliwie uzupełniłem. Nigdy nie może być jakaśkolwiek czynność usprawiedliwiona tem, że wiedza miłosna na nią zezwala. Gdyż musi być to dobrze przemyślane. Wiedza tylko w wyjątkowych przypadkach na użycie pewnych reguł i przepisów zezwala. Wacja Jana, gdy wszystkie stare pisma o tym przedmiocie przeczytał i dokładnie przestudiował, dźwignął się na to, aby Kama Sutre napisać księgę, która w porozumieniu z Pismem Świętym dla błogosławieństwa ludzkości i jej szczęścia napisaną została. Po ukończeniu zatopił się całkowicie w rozpamiętywaniu rzeczy boskich i tajemnicy. Książka ta nie została napisana tylko dla zaspokajania ludzkich rząd. Człowiek, który prawdziwe zasady tej wiedzy pozna, będzie swetharma artha i Kajma troskliwie pielęgnować i kiedy wszystkie obyczaje rozpatrzy, które w ludzkości uprawiane są zapragnie Panem swej zmysłowości zostać.